Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Czy prezydium Sejmu zastanawia się, co zrobić z głodującymi pielęgniarkami? Rozmawialiśmy wczoraj na ten temat. Pan marszałek Schetyna powiedział, że próbował jakichś mediacji z paniami pielęgniarkami i nie doszli do porozumienia. Ale ja myślę, że to była rozmowa tylko techniczna. Czy panie będą uprzejme wyjść, a panie powiedziały, że nie. O szczegółach marszałek Schetyna nie mówił. Ale wydaje mi się, że to nie jego rolą jest rozmawianie z pielęgniarkami, tylko przedstawiciele rządu powinni to robić. Pani minister Kopacz, która w debacie jakoś... Ale obraziła się, już nie chce rozmawiać. No jeżeli dobrze rozumiem. Jeśli ktoś się obraża, to jak to się kiedyś mówiło, niech zabierze foremki i odejdzie z tej piaskownicy. Z tą różnicą, że rządzenie bez mała 40-milionowym krajem to nie piaskownica, tylko odpowiedzialność. Ja już dziwiłem się jakiejś defensywności pani minister, kiedy w debacie na tak poważne pakietem ustaw zdrowotnych pani minister chowała się za plecy fakt wysokiego wiceministra i on wszystko tłumaczył, nie wiedzieć czemu pani minister schowała się do tej drugiej linii. Tutaj trzeba rozmawiać. Każda rozmowa jest lepsza od braku rozmowy. Ale SLD ma jakiś pomysł, co zrobić? Właśnie. Bo ja rozumiem tak. Prezydium Sejmu uznało, że jak pielęgniarki chcą chwilowo przebywać na terenie parlamentu polskiego, to prezydium nie będzie się tym stresowało i bardzo proszę, tak? I to mamy z głowy. Nie, my żeśmy jednak uznali, że trzeba może, jeśli rząd sobie nie radzi, jakiegoś zawodowego mediatora. No one proszą o niego. Panie proszą obo niego. Ja myślę, jeśli jest taki koncert życzeń, to powinien być przez rząd spełniony. Michał Boni to, myślę, jakiś samotny biały żagiel, gdy idzie o profesjonalizm tego rządu. Były jeszcze dwie osoby, ale na początku się Donald Tusk z nimi pożegnał. Myślę o profesjonalizmie. To był pan minister Świąkalski i wiceminister Gomułka. Także został już pan minister Boni. I rzeczywiście pielęgniarki wyczuwają trafnie w nim kompetencje, umiejętność negocjacji. No i to, że wie, o czym mówi, a reszta różnie to bywa. No dobrze, więc tą sprawę, czy pan myśli, że Sejm powinien zaproponować jakiegoś negocjatora, wynająć i pomóc rządowi? Do tego pan zmierzał? Pan trochę rzeczywiście brzmi to paradoksalnie, żeby rząd nie radził sobie ze środowiskami. W końcu parlament jest zapleczem egzekutywy, prawda? Tak w tym klasycznym trójpodziale i to zaplecze mogłoby wsparcia udzielić teraz. Do tego pan zmierza? No, jesteśmy oczywiście do dyspozycji. Od nas padł ten wniosek, że pielęgniarek nie można zostawiać w takiej sytuacji na wymęczenie, że jak się zmęczą, to odejdą, bo to jest droga fatalna. Fałszywe są tony Prawa i Sprawiedliwości, bo dziś jakoś próbują się łasić do pielęgniarek ludzie z tej z lekka barbarzyńskiej partii. Ja pamiętam, kiedy było Białe Miasteczko, jakaś grupa pielęgniarek weszła do kancelarii premiera, to tam zamiast negocjować jakieś potężne wojenne urządzenia do zagłuszania ustawiono, licząc, że to ta droga. To nie będzie takich urządzeń. Drogą, no, ja myślę, że państwo jest nasz... Nie powiem tego, co chciałem powiedzieć. Platforma Obywatelska po prostu o urządzeniach takich na szczęście nie myśli, ale nie kwapi się też do rozmów. Rozmawiać trzeba i to, no żeśmy dobrze proponowali. I co SLD by zaproponowało w tej sytuacji? Bo spór jest, oczywiście ma ten emocjonalny, spektakularny charakter, ale ma też merytoryczny charakter, prawda? To znaczy, chodzi o to, czy, ja muszę powiedzieć, dziwię się dość pani uporowi pani minister, bo już, jak mówi Leszek Balcerowicz, badania naukowe dowodzą, że zatrudnianie, i to międzynarodowe badania, poważne, jakby znów się odwołam do tej balcerowiczowskiej frazy, one dowodzą, że zatrudnianie personelu na oddziałach szpitalnych na umowę i na wyłączność prowadzi do radykalnego obniżenia kosztów ze względu na zmniejszenie powikłań, błędów i tak dalej. I to jest właściwie taka oczywistość współczesnej nauki o zarządzaniu służbą zdrowia. I teraz nagle rząd idzie w drugą stronę. Ale chciałem zapytać, czy pan ma jakiś pomysł, jak można się porozumieć między panią minister a pielęgniarkami dziś? Co tam można zbudować? Pan Tusk mówi, że w ogóle nie będzie żadnych zmian w tych ustawach. To jest dziwne.
No więc źle by było, gdybym ja tutaj dawał jakieś polityczne recepty, by było dobrze. Bo byłoby to, jak pan redaktor powiedział, spektakularne. A to ma być merytoryczne i tu po prostu strona tego sporu, myślę o pielęgniarkach, powinna usiąść ze stroną, która ma całe instrumentarium w rękach, myślę o stronie rządowej, i nie dyktować swoich racji, jak to rząd czyni i uważa, że racje rządowe, jeśli będą wysłuchane, to oto został zawarty kompromis. Kompromis polega na ucieraniu się stanowisk. Takiej woli ze strony rządu nie ma i tak jak mówię, każda rozmowa jest lepsza od braku rozmowy, ale tej prostej racji rząd jakoś nie chce w sobie zaabsorbować. No i co teraz dalej będzie w tej sprawie? Dziś pani prezydentowa spotyka się z delegacją pielęgniarek w tej sprawie. No jest to jakaś innowacja droga. Innowacja w demokracji. Jest to jakaś droga, tylko myślę, że jest to jakiś gest moralny i nic więcej. Jeśli takie metody podejmowania rozwiązania sporu pozostaną, to będzie to moim bólem. Nieważne, czy przez zło otwarte, czy przez zło zamknięte, ale jest to droga tylko moralna. A pan jest dyslektykiem, czy nie, pani marszałku? Na szczęście nie jestem i uważam, że wiele osób chowa się za dyslektyzm, żeby zasłonić swoje błędy. Błędy polityczne zwłaszcza, rozumiem, bo pewnie nieortograficzne. No właśnie, już nie wiadomo, które są bardziej groźne. Ortograficznych nie wypada czynić, a polityczne są dużo bardziej szkodliwe. Dziś głosowanie zmian w ustawie emerytalnej. OFE, hasło OFE. Jak SLD się zachowa? Te wszystkie nasze poprawki zostały odrzucone, czyli walec jednej racji Platformy Obywatelskiej, ale racji dziwnych, wciąż mniej zrozumiałych przez ludzi. Rzeczywiście ubija to wszystko dość stanowczo i konsekwentnie. Nie wiem, czy takie bezkompromisowe spoglądanie na rzeczywistość jest dobre. Tu oczywiście toczą się jakieś spory bardzo długie, wielogodzinne, ale nie ma odpowiedzi na najprostsze pytania. A te najprostsze pytanie brzmi, czy przyszłe emerytury rzeczywiście będą żałośnie niskie i czy te obecne emerytury... No tu nie ma sporu w tej sprawie. Będą żałośnie niskie. Jest konsens między ekonomistami w tej sprawie. Między ekonomistami, ale czy słyszał pan redaktor choćby równoważnik zdania, nie mówię o zdaniu szerszym, w tej sprawie, że będą niższe. Wciąż jeszcze minister Rostowski tańczy jakiś angielski taniec na linie i mówi, że niższe nie będą. Eksperci mówią, że będą niższe. Odpowiedzi rządowej na to nie ma. No i pytanie... No bo to zależy, jak się rozumie niższe. Minister Rostowski mówi, nie będą niższe, co znaczy, że nominalnie będą wyższe prawdopodobnie. No tak. Za 20 lat. A oni realnie mówią, stopa zastąpienia będzie dwukrotnie niższa. I tu jest konsens między ekonomistami dzisiaj. I teraz jest pytanie, czy SLD ma jakąś odpowiedź, bo to jest fundamentalne wyzwanie, prawda? Za 30% stopy zastąpienia człowiek nie jest w stanie przeżyć w żadnym znanym mi kraju. Rząd nie bierze tego pod uwagę. Po nas choćby potop, czyli jest to doraźne działanie. Jest to nie reformowanie kraju, tylko desperacja. I desperackim działaniem rząd chce zastąpić swoje lenistwo trzyletnie. I nie ale ma łatwo pan jedzie. No tak proste nie jest oczywiście. No. Ale pytanie jest takie, czy wy macie jakiś, bo pojechać na rząd jest to każdy, tak powiem, głupi potrafi, prawda? A ja od pana oczekuję dużo więcej, panie marszałku. W zasadzie ten rząd miał trzy możliwości. Pierwsze to zwiększyć podatki. Na szczęście starczyło mu odwagi tylko na to, by o 1 punkt procentowy podwyższyć podatek VAT-owski. Dwa, mocno ograniczyć wydatki, co oczywiście po tych 3 latach lenistwa mocno obciążałoby Platformę i tu Platforma Obywatelska też na szczęście tę drogą nie poszła. A pan by chciał wydatki? Wie pan, ja bym od pierwszego dnia tej kadencji zaczął tak pracować, by nie trzeba było ciąć wydatków, by budżet znalazł umiejętność zarabiania większych pieniędzy. No i ta trzecia droga to było właśnie to pomajstrowanie przy OFE i rząd wybrał tę trzecią drogę, bo tutaj trochę później się wyda i może po wyborach, myślą w Platformie Wyborczej, że stan finansów państwa jest okrutnie ale zły. Ale pan by pompował dalej te OFE tymi pieniędzmi, za które one kupują
kupują obligacje i jedyny sens tej operacji jest taki, że biorą 0,5% prowizji za nic? Ja bym może nie pompował. Ja bym może nie pompował, ale rozpocząłbym, kiedy pojawiały się jakieś niepokojące sygnały, rozpocząłbym od tej chwili już działania modernizujące fundusze emerytalne. Tymczasem wiedza była, że rzeczywiście coś tam skrzeczy, że jest to skrzecząca rzeczywistość. Tymczasem dwóch najwybitniejszych kartografów w Polsce, myślę o premierze Tusku i ministrze Rostowskim, wciąż biegało z zieloną mapą. Wciąż biegało z zieloną mapą i nim się tej zielonej mapy wyzbyły, to te fundusze emerytalne były w kondycji dużo gorszej niż mogłyby być. Kurczę, jakaś dziwna konstrukcja, której nie rozumiem. Ale może to dlatego, że pan się zajmuje bardziej mediami, panie marszałku, niż ekonomią, co? Wie pan, no przecież sam pan słyszał i ja słyszałem miliony Polaków, że Polska to zielona wyspa. Tymczasem wszędzie się już dookoła zieleni, a u nas tej zieleni, no, pozostały już tylko kredki. 4% nie jest tak źle. Tylko, że jest to jeden z elementów Miller to oceny. Chyba po trzech latach doszedł do 4%. Jest to jeden z elementów oceny polskiej gospodarki, ale przecież wiele innych jest dużo gorszych. Myślę o deficycie, myślę o długu. Tu rzeczywiście stajemy się czerwoną latarnią. W jakim sensie? Przepraszam. Bo z tą czerwoną latarnią, to wie pan, to dwa znaczenia ma. Pociąg. No to ja myślę... Chodzi o pociąg. Że stajemy się rzeczywiście już ogonem Europy, gdy idzie o te dwa wskaźniki. Przyzna pan, że dość fundamentalne. Myślę o długu i deficycie. To nie. Są wskaźniki alarmujące. Ale 7,9% ja myślę, że jest to już alarm, że trzeba tutaj dzwonkiem trochę podzwonić. Nawet jak na kryzys. A jak już do tego doszliśmy, jak pan patrzył na debatę Balcerowicz-Rostowski, to widział pan tą czerwoną latarnię, czy co pan tam widział? Pan, przede wszystkim słyszałem, że nie ustali się tam jakiegoś wspólnego stanowiska. Nic się tam nie uczy, że będą to jakieś frazy, gadał dziad do obrazu i tak chyba było. Każdy przedstawił swoje racje i tak jak powiedziałem wcześniej, nie było i do dzisiaj nie ma odpowiedzi na dwa fundamentalne pytania. Czy przyszłe emerytury będą rzeczywiście dużo niższe niż panowie z rządu opowiadają i czy te emerytury dzisiejsze nie zachwieją się po wyborach, bo oczywiście coś tam się zaklei i doklei jeszcze w marcowej waloryzacji, a później będzie już rzeczywiście bardzo cienko. Czy SLD pracuje nad jakimś pomysłem w sprawie tego, jakby uratować sensowne emerytury dla Polaków, którzy za 20-30 lat będą przechodzili na emeryturę? My się nie upieramy, że wszystkiego trzeba chronić. Reformy są nieodzowne, tylko jeśli po trzech latach rządzenia rząd używa wciąż czasu przyszłego i mówi obmyślimy, zrobimy, przeprowadzimy, a nie używa czasu spełnionego, no to chyba jest niedobrze. To jest to świadectwem tego, że te trzy lata od tak zostały z lekka zmarnowane. Czytał pan teksty premiera Tuska w gazecie Obawy na pewno. One czytałem. Nie całkiem potwierdzają to, co pan teraz powiedział. No, czytałem. Tam były jakieś teorie o rządzeniu cichymi krokami. No, ja myślę, że jednak trzeba trochę głośnych kroków, żeby ludzie wiedzieli, że ten rząd stąpa. Ciche kroki, no to takie, które usprawiedliwiają, czy chcą usprawiedliwić cokolwiek. No i to, jeśli już rząd Donalda Tuska mówi, że on dużo zrobił, ale nie miał okazji, żeby się tym pochwalić, może być bajką, ale znam lepsze, Kryłowa czy La Fontaine'a. A zatem głośnymi krokami Jerzy Wenderlich i Jacek Żakowski oddalą się teraz na upatrzone pozycje. Byśmy rząd do tych głośnych kroków przekonali.